dwoje gości, jeden pyta, drugi odpowiada. Kto pyta? Wiedzą wszyscy poza pytanym. Czy mój gość odgadnie, kto jest autorem osobistych pytań? Nazywam się Paulina Gumowska, a to jest program Kto pyta? Moim dzisiejszym gościem jest dawno niewidziana aktorka Aleksandra Kisio. Nim połączymy się z Olą, patrzę na mojego tajemniczego gościa, Patrycja Sawicka-Sikora, przyjaciółka Oli. Dzień dobry. Co cię łączy z Olą? Z Olą poznałyśmy się bliżej, współpracując już trzeci rok z rzędu w ramach kampanii Dotykam, Wygrywam. To kampania edukacyjna, która prowadzi działania związane z profilaktyką raka piersi i z propagowaniem samobadania jako metody, która może nas chronić przed tą chorobą. Zostawiam na chwilę Patrycję i przechodzę do naszego dzisiejszego gościa. Witaj, Olu. Witam serdecznie. Ze mną jest tajemniczy pytający, którego Państwo widzicie. Nie widzi go natomiast Ola. I nie zobaczy niemal do samego końca. Jesteś gotowa? Ojej. No dobra, zaczynajmy. Czy rola mamy to twoja najlepsza rola? Czy rola mamy to moja najlepsza rola? Chyba tak, najważniejsza na pewno. Czy wypełniam ją, bo nie można powiedzieć, że gram ją najlepiej. To się okaże po latach. Zobaczymy, jak wyrosną synowie i jak będą sobie radzić w życiu, ale staram się jak najbardziej mogę. Sama jestem matką, więc jest mi to bardzo bliskie, co mówisz. Natomiast nigdy nie pracowałam z Kevinem Spaceym na planie. Opowiedz, co tam się wydarzyło. Ojejku, wiadomość, że mogę zagrać z tym wielkim Kevinem Spacey była w ogóle taką niesamowitą wiadomością. Ja jestem osobą bardzo subordynowaną na planie, bardzo słucham tego, co do mnie mówią i staram się wypełniać wszystkie swoje obowiązki jak najlepiej. I sytuacja była taka dosyć napięta, powiem szczerze, ze względu na to, że myślę, że Polacy bardziej gdzieś tam byli trochę przerażeni tą legendą Kevina Spacey i wszyscy byli spięci i tacy uważali na to, co mówią, na to, co robią. Jak szliśmy na próbę, to z ochroniarzami przez radia. Kevin jest tutaj, idzie, siada, właśnie wyszedł, właśnie wszedł. Ola, czekasz, stoisz. I ja po prostu byłam taka zdezorientowana. No i na tym planie. Już jesteśmy na planie, jest wszystko fajnie, gramy jakiś czas. Ja oczywiście coraz bardziej się skręcam, bo coraz bardziej chce mi się dotaleć. W pewnym momencie Kevin mówi, no dobrze, wychodzę. I ja myślałam, że to jest taka bardzo krótka chwila i taka krótka przerwa, więc siedziałam, czekałam, skręcałam się. No on wrócił po godzinie, albo może nawet dłużej to trwało. Spojrzał na mnie, ja taka skręcona, prawie sina i mówi, hej, a jak twój lunch? Patrzę teraz na reakcję, spoglądam na reakcję tajemniczego pytającego. Żałuj, że nie widzisz, jak nasz drugi gość reaguje na tą opowieść. I ten sam pytający opowiedział mi o tym, że zasypiasz w różnych miejscach na planach. O tak, no to ja zasypię w zasadzie od bardzo dawna zasypiam w różnych miejscach i prywatnie, i czasem tak półzawodowo. I wiele lat temu, jako młoda dziewczyna, miałam takie zdarzenie na bardzo ważnym beneficie Adama Hanuszkiewicza, gdzie byli bardzo znamienici goście zaproszeni. Ja sobie usiadłam, oczywiście grzecznie, zaczęłam słuchać tego, co wszyscy opowiadają, mówią i w pewnym momencie po prostu, jak to ja, odleciałam. Odleciałam, ale gdzieś tam jednym uchem byłam bardzo uważna, ponieważ jak się później okazało, za każdym razem, kiedy były brawa, takie no, w istotnych momentach, ja na śpiocha... Później mi oczywiście opowiedzieli o tym wszyscy dziennikarze i mieli ogromną
no, troszeczkę się ze mnie śmiali, ale powiedzieli, że byłam bardzo korekt, ponieważ biłam brawo. Miałam też taką sytuację na premierze teatralnej swojego ówczesnego dyrektora teatru i też zasnęłam. Albo jeszcze taka jedna sytuacja w kinie. No oczywiście bywam na premierach filmowych, no i ja na takim jednym seansie, no może nie jednym, ale akurat tutaj był taki seans, gdzie zasnęłam praktycznie na początku filmu. Obudziłam się pod koniec i wychodząc z sali kinowej złapał mnie jakiś dziennikarz i zaczął zadawać bardzo konkretne pytania o dany film. A ja nie wiedziałam, co powiedzieć, bo no, co miałam powiedzieć? No świetny film, ale zasnęłam. chciałabym bardzo wiedzieć, co to był za film. Nie powiem. A powiedz, normalnie nie pytam gwiazd o to, jaki lubią kolor, ale ciebie zapytam, ponieważ i tu znowu patrzę na mojego tajemniczego gościa. Wiem, że ten kolor płata ci figle w twoim życiu, bo ty masz taki ulubiony kolor, no właśnie jaki? Czy chodzi o bieliznę? wiem, że lubisz kolor cielisty. I wiem, że goście pewnego hotelu byli zdziwieni, oburzeni, gdy na basen znana aktorka weszła nago. Tak. Rzeczywiście miałam parę historii z cielistą bielizną, którą uwielbiam. Historia z hotelem jest taka, że promowaliśmy z ekipą filmu, twórcami pewien film, jeździliśmy po różnych miastach i rzeczywiście ta moja walizka była dosyć skromna, nie wzięłam ze sobą absolutnie kostiumu kąpielowego, no bo w jesień, zimno, po co mi kostium kąpielowy? Okazało się, że w jednym z hoteli był basen. Mówię, kurczę, basen w hotelu. Wiadomo, tak jak każdy człowiek, jak widzi basen w hotelu, to musi na niego pójść. I ja też zawsze tak mam. Ja mówię, no dobra, no nie mam kostiumu, ale mam bieliznę. No jest cielista, ale jest gładka. Może w zasadzie wygląda trochę jak kostium. No i poszłam na ten basen, popływałam sobie, zrelaksowałam się, po czym poszłam wieczorem na kolację. No i wszyscy na mnie. Ja mówię, no ale że co się stało? Okazało się w ogóle, że w pokojach można odpalić sobie w telewizorze różne pomieszczenia w hotelu, w tym basen, więc można obserwować to, co się dzieje na basenie. Ja mówię, no co się stało? Na tej kolacji pytam. No jak to co? No dlaczego byłaś pływać nago? Ja mówię, jak to nago? Nie, ja byłam w cielistej bieliźnie, absolutnie. Więc pół hotelu rzeczywiście obserwowało, jak pływam, bo wszyscy myśleli, że jestem goła. Będziesz więcej na ściankach? Czy ja będę więcej na ściankach? Generalnie no, zobaczymy, no, mam nadzieję, że jeżeli będę, to będzie wiązało się z moją pracą. W tej chwili jestem dosyć mocno zaangażowana społecznie w pewne akcje i te ścianki interesują mnie w tej chwili najbardziej. To, że jestem w jakiś sposób popularna, rozpoznawalna, bardzo dużo dla mnie znaczy w takim kontekście, że mogę pomagać. I to jest taki bardzo, bardzo istotny dla mnie w tym momencie temat, zwłaszcza od momentu, kiedy pojawiły się moje dzieci. Olu, czy wiesz, kto zadał ci te wszystkie trudne osoby? Nie mam pojęcia, bo one są tak różne. Aha. I tak daleko w zasadzie idące i nie mam pojęcia. Strzel. No jeżeli to nie jest mój mąż, z którym jestem od 18 lat i wie o mnie wszystko, to nie mam pojęcia. Patty? Kto? Patty? Sprawdźmy w takim razie, czy jest to Patty. Cześć! Drogie panie, to jest teraz czas dla was. Patrycja, żywo gestykulowałaś w czasie dzisiejszej rozmowy. Były i gesty, i były serduszka. A coś cię zaskoczyło w odpowiedziach Oli? Albo któraś reakcja Oli cię zaskoczyła? Nie. Jakoś takie mam poczucie, że to jest taki śmieszny,
śmieszne miejsce, w którym się taki ktoś jak ja znajduje, no bo on zna tę historię i jakby dla mnie było interesujące słuchać ich jeszcze raz, ale też byłam ciekawa, na ile to będzie spójne z tym, co wiem, tak? Bo to trochę jest coś takiego, jak słyszę tą historię, to ktoś może dodać jakiś szczegół albo coś dopowiedzieć. Dziękuję Wam za tą emocjonującą rozmowę. Bardzo miło było Was gościć w studium. To był program Kto Pyta, a ja na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień.